Miałam ten problem, bo miałam kilka pomysłów, ale nie potrafiłam jakoś tej melodii uchwycić. Baręczaka bardzo chciałam zrobić, ale to mi cały czas jakoś tak nie płynęło. Emily Dickinson i wiele innych pomysłów. I odezwała się do mnie właśnie Kinga Strzelecka, Pilch, wdowa po Pilchu, z taką propozycją już gotową, a mianowicie ona skleiła trzy fragmenty z prozy Jerzego. I wysłała mi taki dłuższy fragment, zasugerowała, że mogę robić z tym, co chcę, to znaczy mogę przedstawiać tak, jak uważam. Czyli ty nie szukałaś, ona do ciebie z tym przyszła? Ona do mnie z tym przyszła, tak, tak. Tylko wydawało mi się, że to jest jakieś takie wyzwanie, bo to jest jeszcze, ta sytuacja jest nowa, nikt się za to jeszcze nie zabrał tak naprawdę. No więc to było też obciążające w jakiś sposób, a jednocześnie bardzo pociągające, żeby spróbować.